Witajcie, witajcie w ten piękny sobotni dzień, to piękne przedpołudnie, słoneczny, ale chłodne. Jest u nas plus jeden, jest pięknie słonecznie, tak wiosennie i zaraz się człowiekowi chce żyć. No, zobaczymy jak będzie dalej, w ciągu dnia ma troszeczkę cieplej, nawet do 8 stopni, a w najbliższym czasie czeka nas parę takich dni wiosennych, nawet i widziałam tam 18 stopni w jeden dzień, a potem znowu przyjdzie ochłodzenie. Na razie u nas są noce z mrozikiem, z przymrozkiem, także no i tak to dosyć szybko tutaj widać spływa ta woda, nie? Bo jednak dosyć dużo tego śniegu było, a to jednak topnieje i wsiąka. No. To by było na razie tyle. Chciałam Wam powiedzieć cytat na dzień dzisiejszy, na sobotę. Nie jesteś daleki, o mój Boże, od tego, kto się sam nie oddala od Ciebie. Dlaczego więc mówią, że Ty się oddalasz? Święty Jan od Krzyża. A kartka z kalendarza na niedzielę, 21 lutego. Felix, Leon, Robert i Eleonora obchodzą dzisiaj imieniny. Dzisiaj, czyli w niedzielę u Was. A przysłowia na ten dzień, na niedzielę? Jeśli Ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty. Jak się luty ulituje, to się mróz pofolguje. Gdy mróz w lutym długo trzyma, wtedy już niedługa zima. Lecz gdy w lutym z dachów ciecze, zima długo się powlecze. Nietypowe święta to jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym, Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych. A cytat na niedzielę z kalendarza Kalbi, który Wam przytaczam codziennie, to jest cytat słów papieża Franciszka. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. No, to by było na tyle cytatów na początek dnia. My za chwilę będziemy się zabierali za śniadanko, a potem się chcemy przejść. No wprawdzie tylko chcę iść do Lidla zobaczyć i do Aldi, bo mam ochotę okropną na tatar, to na jutro, a w Lidlu jest najlepszy tatar z tego, co tutaj tak kupowałam. No wiadomo, że u prywatnych to tam pewnie może jest i lepszy, no nie wiadomo. W każdym razie z tych wszystkich, co tutaj sklepów są, które tu są, to w Lidlu zawsze najlepszy tatar kupowałam, a na dodatek widziałam w gazetce, że jest nawet i promocja. A poza tym mam ochotę na żonkile. Już tak za mną chodzi, żeby mieć żonkile na stole, tak troszeczkę wiosny, jeszcze taka piękna pogoda słoneczna, a przeważnie w Aldi udaje mi się kupić dosyć fajne te żonkile i nawet w nie takiej wysokiej cenie. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Także zaraz jemy, a potem pójdziemy sobie. A na śniadanie dzisiaj oczywiście, oprócz moich jajek, to wczoraj kupiłam brzuszki z łososia wędzone. Jak ja to uwielbiam. A na dodatek, oczywiście, jakbym się nie nazywała Promka, to kupiłam w promocji w Stokrotce w cenie około 20 zł. A normalnie w sklepach ostatnio widziałam po 30 parę złotych. Także fajny brzuszek, taki dosyć szeroki, no i będzie śniadanie dla całej rodzinki z cebulką, bo on tam dosyć ważył, taki ten brzuszek, no chyba z 20 deko, 20 troszkę z hakiem, bo zapłaciłam 4 zł z groszami. No to tak na śniadanie dla trojga ludzi to też dobrze, nie? Aż mi normalnie ślinka cieknie. No. To by było na tyle, na razie się Wam nie pokazuję, jestem już oczywiście ubrana i tak dalej, ale jeszcze się nie pomalowałam.
i dopiero później się Wam pokażę. No dzisiaj nie mam nuty na to, żeby się pokazywać niepomalowana. To by było na tyle. Idę teraz się zabierać za moje jedzenie. Taka piękna dziś pogoda. Niebo bezchmurne. No i witajcie, moi roztomili ludkowie. Witam Was serdecznie w ta sobota, w sobota wieczór. Dzisiaj będzie vlog po śląsku, bo niektóre działchy mnie tam prosiły, co bych trochę po śląsku pogadała. Ten mój śląski nie będzie taki, jak może znacie od swoich jakichś znajomych Ślązoków, bo tutaj to się zmienia, w Katowicach jest inny śląski, w Chorzowie już też jest inny, w Siemianowicach też, a na Opolszczyźnie też inaczej go dają. No, a wiem, bo słyszałam, bo mam rodzinę na Opolszczyźnie i oni tam bardzo fajnie go dają, tak śpiewnie, mi się to tak strasznie podobał, bo oni tak jakoś zaciągają. Mnie się to strasznie podoba. Z kuli tego oglądam jeden kanał, Opolanka gotuje, czy coś takiego. Ta działka w Niemcach mieszka, w Rajchu. Ale cały czas go do po śląsku i piecze ciasta. Także pewnie macie namiar na nie, pewnie już ją też oglądacie. Mam nadzieję, że mnie wszyscy zrozumieją, co ja tu godam, bo zaś aż takich słów nie będę używać, co by kto mógł nie zrozumieć. Idzie się domyśleć. No. Tyle tytułem wstępu. Wstępu do ustępu. Nic nie piłach. To znaczy się ino woda, ale woda z cytryną. Same witaminki. Chciałam Wam pokazać, co się z moją świeczką zrobiło. Tela się wypoliło, tela zostało. I co teraz? To trzeba zaś wyszkubać i wyciepać. No i co? A ja to zbieram i kiedyś by da się chciała zrobić świeczkę i no muszę się knot kupić. I się spróbuję zrobić świeczka. No wiecie, ja to jak różne rzeczy próbuję robić, niekoniecznie musi mi się to udać, nie? Ale spróbować można, nie? A nóż, widelec mi się uda i będzie szło to jeszcze wykorzystać. A jak nie, to wyciepać zawsze można. Zawsze jeszcze zdążę wyciepać, a ja to muszę się wyrychtować, wyczyścić, bo jutro Magda na kanale Nasza Odwaga TV chyba, tak to się nazywa, to jutro się tak umawiała z nami, co ją oglądamy, że jutro się każdy będzie świeczka polił. I ja się już kupiła nowa świeczka, muszę się to wyrychtować, żeby się ta świeczka tu wrazić, żeby jutro ją też zapolić razem z nią. No, to by było tyle. Dzisiaj co ja dzisiaj robiłam? Dzisiaj byłam na spacerze. Znaczy się niby do sklepu, że poszła, ale musiałam wyleźć trochę na ten świeży luft, na te słońce, bo to tak fajnie świeciło i nawet w pysk grzało. Także musiałam się wyleźć, poszła się totka wysłać. Może tym razem jako willa będę miała. Zobaczymy. Ślepy też godał, że będzie widział. No. Także poszła się tego totka wysłać. Jak wygrą, to się przyznam. Nawet jak ino trójka dostana, nie? Oby tyle. No potem, że się poszła do Lidla. Chodniki są już bardzo fajne, suche u nos. Idzie normalnie deptać. Żadnych klojzdówek już nie ma. Także poszła się tam poglądać, bo nic takiego nie potrzebowała kupić, nie musiała żadnego wózka ze sobą targać. I no, że się wzięła siatka, jak paniusia, nie? I poszła, polazła się tam. Po leku. Po drodze Wam pokazała, jak tam już bazie na drzewie wyłażą. No tak nieśmiało, ale tak teraz, jak będzie tak ciepło kilka dni,
to one wylezą lepiej. No a potem przyjdzie mróz i im do połebie. I tak będzie. Ale to one są na to przyzwyczajone. No i co? Po łaziłach po tym sklepie, bo wiecie co, bo tam było w Lidlu niby promocje. No zawsze są jakieś promocje, nie? I no, że w Lidlu to ja nie liczyłam na te promocje, tak szczerze powiedziawszy, bo oni mają te promocje tak, że jak już w sobota się idzie, to już guzik się dostanie, to już nic się nie dostanie. Jak jeszcze by się rano poszło, to jeszcze, ale na wieczór to już nie ma. Znaczy wieczór, po południu, koło drugiej, że chcę szła. No. Jedynie co to tatarzek dostała w promocyjnej cenie, no to w zinach, bo to będziemy mieć jutro na śniadanie. No. A tak miały być te... No cebula tam była w promocji, ale taki wielki miech, kto by to utargał, żeby to do domu przywlec. Bez auta, no to bych tego nie dała rady. Ale miały być brokuły w fajnej cenie, no nie było. No, trudno. To się obydzie, bo to tak, wiecie, jakby było w promocji, to bych wzięła, a tak były w normalnej cenie, to w normalnej to mogła się zawsze iść i kupić. No, ten tatarzyk się inno tam wzięła i coś tam jeszcze wzięła, chcę ten jakieś parówki, takie rzeczy, no i poszła do Aldika, bo mamy Lidl przy Aldiku. Poszła do Aldika, bo ja w Aldiku co roku kupuję takie kwiatki. Teraz powiedziała całkiem jak po polskim, kwiatki. No, Hela, pozdrawiam cię. No i tam zawsze te żonkilki się kupuje w takiej niskiej cenie, bo na przykład u nas w Blaszaku, w naszym Carrefourze, to ten sklep już od początku dostał nazwę Blaszak i tak już zostanie. Obojętnie jaki tam by w środku sklep nie był, to już będzie Blaszakiem. No i tam wczoraj były po 5 zeta. A ja dzisiaj kupiłam za 2,50. Kupiłam dwa, jeden dla Wiki, a jeden do nas. No to jest w dużym pokoju stoi, ale teraz, żeby wam tak fajnie było i wiosennie, to że kto przytargała tu. No. I to tyle. Co, że zakupów zrobiła. No, a kawa jeszcze kupiła tam, bo była fajna cena na ziarnisto kawa espresso. To znaczy się taką nazwa coś tam, bo już jest schowano, to już nie wiem, nawet kają Wiki schowała. No. No i tak. No i nic więcej tam nie kupiła. Jakieś syry pleśniowe takie. Takie, że tak w tej siatce przytargała to do domu i za bardzo, że się nawet nie zmęczyła. I no, że musiała gipko lecieć, bo się okazało, że już mój brat z bratową są u nas. No i mój chłop dzwonił, co by się gibła, bo oni już tu są. No. No to szybko, ja akurat przy kasie była, no to raz, dwa i że tak leciała, jak szczała. Ale nie szczała, jak leciała. No i to tak. Potem my trochę z tym moim bratem posiedzieli, z bratową. No oni już jutro jadą, zaś do Rajchu. Także na robota. No to zaś nie będziemy widzieć. Na Wielkanoc nie przyjadą. No bo to im się nie będzie opłaciło. No i tam będą siedzieć, tam się zrobią. Powiedzieli, że tam nawet można kupić w sklepie jajka malowane na Wielkanoc. U nas też były wielkie rzeczy, nie? Się tak aszą, a my mamy to samo, co oni. I no, że oni to tam mają troszeczkę lepszy ten towar niż tu. Chociaż te wuszty, to nie. Wuszty i chleb mają do bani. To lepsze jest tu, no ale trudno, żeby stąd tyle wwieźli tego. Wusztu się na pewno trochę wzięli. Chociaż tam też są teraz polskie sklepy, ale to tak... Jak im się uda, to dostaną fajne, nie? No. To tak jutro jadą, już rano, bo mają bardzo daleko droga. Nie wiem ile kilometrów, ale na wieczór przyjadą do domu, a już o 3 w nocy zaś muszą wstawać do roboty już. No i to tak. I to tak leci, nie? No. Chciałam wam tutaj pokazać, jak obcinam psa. Ale to nie byłoby jak to filmować, bo za ciasno w tej łazience, nie ma kaj postawić ten aparat, no bo jak ją obciną na pralce, no to nie ma kaj postawić ten aparat, nie? Ten statyw. No i to nie, a nie chciała, żeby tam ktoś stał bez przerwy z tą komórką i nagrywał. Zresztą to długo trwało, bo mi się ta maszynka zacinała bez przerwy. A teraz wam kropki nie pokorza.
bo ona już mi się teraz nie pokorzy na łące dzisiaj. Już jest przepadło. Teraz to ona ino siedzi albo u Wiki, albo u chłopa mojego. No. Bo ja nie dość, że ją obcinałach, to jeszcze ją kąpałach. No, a ona tego nie lubi. A musiałach jej też wyczyścić tutaj przy tych oczkach, bo takie twarde skorupy jej się porobiły. A potem to tak te włosy, tak te włoski się tak zlepiają i do oka podrażniają i zaś te łezki robią te skorupy takie. No i to jej to wyczyściła, to była bardzo niezadowolona, aż się dziwia, co mnie nie użarła. No ale boi się mnie. Widać, że jej osiekiera jest, skoro się mnie nawet pies boi, nie? No, nie ma tak źle. No, ale trzeba było jej to wyczyścić. No i stwierdziła, żeby da rumianki mnie jednak przemywać. Przynajmniej co któryś dzień te oczka. Najlepiej by było codziennie, no ale czy się tak człowiekowi wspomni, to nie wiadomo. W każdym razie teraz mi się już nie pokorzy, ją fajnie wykąpała. Nawet, że jej odżywka dała na te kudły. A potem jeszcze wyczesała fajnie, bo tak na grzbiecie mu tak bardzo króciutko, a tu że jej zostawiła, co by było widać, że dama, nie? No, a nie jakiś oplerek. Tak. Także pieślik jest już wyrychtowany. No, ale na spacer, jakbyśmy jutro poszli, to nie będzie szła z nami, bo to jest za daleko. Ona nie nauczona ostatnio tak daleko deptać. Potem to ją trzeba nieść na rękach. No, chyba żeby mój chłop się nad nią zlitował i się poświęcił do niej tak. On się tak do niej umie poświęcić, nie? Że ją potem nosi. No. Bo to zależy. Jakby my tak poszli do parku, no to można by ją wziąć. Ale jak na cmentarz pójdziemy, na spacer, jak to mój tata zawsze godał, no to nie wiem. Czy ta droga byłaby dla niej jakoś... Bo na cmentarz można chyba z psami chodzić. Zresztą ja się tam nie przejmuję, ja po prostu jak szłach czasami z psem, no to ją wzięłach na ręce. Bo to chodzi o to, żeby tam nie załatwiały się te pieski na te groby, no bo to wiadomo, nie? No. No ale to może być jeszcze za chłodno, bo niby 10 stopni jutro ma być u nas, ale to tak będzie w tym najcieplejszym momencie, może gdzieś koło, ja wiem, koło trzeci. Nie wiem, zobaczymy. No bo chcielibyśmy jutro wcześniej wstać i iść wcześniej na mszą, ale nie wiem, czy nam się to uda. No bo my z Wiki by chciały potem tak, żeby tak załatwić spacer, potem obiad, a potem bymy się chciały iść na Gorzkie Żale. Ale nie wiem, czy to się uda. Bo jak będzie za późno obiad, no to zaś nawet te Gorzkie Żale nie pójdziemy, aby my chciały iść. Już i tak my na drodze krzyżowej nie były, a chciałymy. Ale mój brat się zapowiedział, że przyjdzie, no i my czekali na niego, nie? No to ja nie pójdę na drogę krzyżową, jak brat ma przyjść się pożegnać, bo jedzie zaś. No to my czekali, a on potem zadzwonili, że nie przyjadą, że dzisiaj przyjadą. No i to tak. A mogła się iść na ta droga krzyżowa i zalecki za rodziców dać. No ale to się nie straci. Za tydzień, mam nadzieję, mi się uda iść i nic mi nie stanie na przeszkodzie. No. No ale jutro by my tak chcieli iść, ale też nie wiemy, jak to się uda, czy nam się uda na czas wstać, pośniadać na czas i jeszcze do kościoła iść i tak dalej, nie? Żeby to wszystko nam się tak fajnie udało, tak jak my kiedyś chodziły. No ale zobaczymy. Z tym gorzkimi żalami to mi się też przypomniało, jak mi kiedyś ciotka, no nie mi, bo tak opowiadała mojej mamie, a ja to słyszałam. Ta właśnie z Opolskiego to gadała moja ciotka, że miała takich sąsiadów, chyba dalej mają tych sąsiadów. No i to była właśnie taka opowieść od tych sąsiadów, bo ta sąsiadka poszła się na Gorzkie Żale i ten sąsiad został sam w domu, znaczy sam z dziećmi chyba. I ktoś przyszedł i chciał z tą sąsiadką gadać, a on powiedział, że teraz jej nie ma, będzie później, bo poszła do kościoła i nie umiał sobie przypomnieć ten Gorzkie Żale, tej nazwy. No i tak myślą i w końcu wypolił, że poszła na płacz aniołów. No, tak.
Także od tej pory gorzkie żale to jest płacz aniołów w naszej rodzinie. No. I to tak. Nie wiem, czy wam to było śmieszne, bo nam to na początku było bardzo śmieszne, a teraz to jest taka fajna anegdotka. Rodzinno tako, nie? No. Ta ciotka, co to opowiadała, to ona jeszcze żyje. Także możecie się ją spytać. Hela się może spytać, bo to ciotka Ula. Tak go dała, opowiadała. No. I to tak. I dzisiaj wam zaś mało pokazywała, bo jak szła na dworze, to też nie chciała z tą komórką, tak, no bo to tak, oprócz tego, że fajne suche chodniki i fajne takie niebo i tam już wiosna troszeczkę wydziera na tych gałęziach, no to tak jest jeszcze buro i ponuro. I no tyle, że te słońce tak fajnie świeciło i się człowiekowi fajnie na duszyczce robiło, a tak to do, nie powiem do czego. No, się dopowiedzcie. No i to tak. Ja już dzisiaj mam te udka zamarynowane na jutro na obiad, bo mi się udało kupić, że go da ostatnio wam, nie? No, mam dzisiaj czerwoną kapustę, ta prawdziwa, co to Wiki lubi. Ja kupuję ją w Aldiku, zaraz mam pokorze, bo ją tu mam. Mogę pokazywać mojej głowy, bo mi synek napisał, że mam odrosty na przedziałku. No. Tako, czerwona kapusta, ale wcześniej to ona było po niemiecku pisało. To już chyba nie jest ta prawdziwa kapusta. Ale właśnie w tym słoiczku i tak wygląda. No. Mam nadzieję, że to będzie ta dobra. To będziemy mieć zaś na 2-3 dni ta kapusta, no bo ile tego można zjeść? Wiatrójka, nie? No i będziemy mieć jutro te udka. Kapusta i będą kartofle, bo mi się dzisiaj nie chciało klusków robić. I będą kartofle, a powiedzieli, że mogą być. No to jak mogą być, to mogą być. No i oczywiście rosół, bo jeszcze mam w lodówce z makaronem do nich. A ja jakoś inaczej się go zrobię. No. Ciasta żadnego nie ma. Jak chcą, to można się wyciągnąć z zamrażarki. Jedynie co, to tak planuję zrobić tym. Bito śmietana. Trochę bitej śmietany z tym, z mascarpone, taki jakby kremik. Mam tam też maliny zamrożone, bo sobie kupiłam ostatnio. To je mogę wziąć i tak właśnie Wiki go dała, żeby tak wziąć część, je tak zmiksować, żeby to było taki jakby sorbet, tak poloć na tym, no, na tej bitej śmietanie na tym. No, a kilka malinek tak na to się poukłada, nie? No, ten sorbet jak zrobię, to będę musiała trochę tego erytrolu dać, co by kto mogła jeść, a nie, no patrzeć, że nie mogę, nie. No i taki deser to się możemy zrobić, no bo te ciasto, to ja bym zaś nie mogła tego jeść, a tak, to taki deser, to bym mogła. I no kiedy my to wszystko zrobimy, jak potem na ten płacz aniołów trzeba iść, to ja nie wiem, czy to zdążymy zrobić, czy to się dopiero zrobimy, jak przyjdziemy z kościoła. Jak w ogóle pójdziemy na ten płacz aniołów. No. I to tyle by było na dzisiaj. Już jest trochę późno przez to, że tego psa tyle obcinała, bo wiecie, to wcale nie jest tak prosto obciąć takiego pieślika, bo ja nie jest fryzjerka, to jest raz. Poza tym tam jak się oddaje pieska do obcinania, do fryzjera takiego psiego, to oni tam jakieś uprzęże mają, to mój pies by tego nie przeżył, ona by się tam zapłakała. No, ale to oni to już umieją tak ustawić sobie tego psa, że się nie schylą i ten idzie fajnie obcinać. A ona mi no dłuż ten łeb nadudowała i tu jej nie szło równo zrobić wokół głowy, to jej nie szło równo obciąć. A jeszcze ta maszynka się co chwila zacinała, dajcie się spokój. No ale obcięła ją, jako tako jest. I już powiedziała, jak będzie miała jakieś dziury na grzbiecie, to się sweterek ubierę i nie będzie widać. Ale dziurów nie ma. Także może jutro wam ją pokorza, bo jutro to już jej ta trauma przejdzie do jutra, że matkę obcina. Ona bardzo grzecznie stoi na tym, jak się ją obcina. Bardzo grzeczna jest. No, na początku to chciała mnie ubłagać, żeby jej jednak nie obcinać. Wskakiwała na mnie,
No ale musiałam ją już obciąć, bo już jej oczków nie było widać i w ogóle, wiecie, taki zaniedbany pieślik. No. No a potem to już stoła fajnie i nożytagowa bez przerwy tak na dół dowała i obetnicie ją teraz, nie? Albo jak jej chciała łapki, tam na łapkach troszkę obcinać, no to jedna podniosła i zajrzeć nie widziała, czy jest równo, czy nie, żeby obie łapki były tak samo obcięte. No. No ale ona mi tak już robi, ją cały czas obcinam sama, bo mi jest szkoda do fryzjera dać 70 albo 90 zł za obcięcie psa, jak ją za mój łeb płaca 30, nie? No to. A poza tym ona jest tak strachliwa, że jak my poszli obcinać pazurki jej, no to ta weterynarz jeszcze jej nic nie zrobiła. I no na tym stole była i ją ino chyciła jedną ręką, a ta się darła, choby głupio. Ona tak płakała, tak piszczała, że chyba na całym osiedlu było słychać. No, ona taka panikara jest. No to jakby ją tam zostawi, a jeszcze ja stała, przy niej ją też trzymałam i Wiki też. Tak, ona by tam sama została, to koniec świata. Jeszcze mam płacić za taki stres do psa. To wola za darmo i ten stres zrobić. No nie, bo ona się tak nie stresuje, jak jest, jak my ją obcinamy, to ona się tak nie stresuje. No, także hopa, że się już nauczyła obcinać, psa, że się też nauczyła obcinać. A więcej mi nie trzeba. Mnie to musi ktoś obcinać, bo ja bych się tam nie widziała. Już mi zaś te kudły obrosły za długie. No ale co? Na razie jeszcze idzie wytrzymać, nie? I no zaś by je trzeba farbować. Dopiero farbowała, nie wiem, 2 tygodnie temu i już dzisiaj zauważyła, że już zaś są odrosty. No, no ale co zrobić? Nie będę też co 2 tygodnie farbować głowy. Jeszcze je trochę przeciągnę. I teraz akurat jakby można w czopce łazić, żeby tych odrostów nie było widać. To jest za ciepło na czopka, nie? No. A poza tym przed wami tutaj też nie będę w czopce siedzieć. To jeszcze troszkę, jeszcze tydzień jakoś będę je układać, a potem zaś będę musiała je pofarbować. No. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek śląski trochę podobał i mam nadzieję, żeście wszystko zrozumieli. Także będziemy już kończyć, bo już jest późno, jeszcze to trzeba zmontować. Jeszcze się muszę wkrótce guzik przyszyć, bo on mi na takiej nitce wisi. No, ja ino dzisiaj patrzała, co by go nie straciła. Bo to potem taki sam guzik to nie idzie tak łatwo trafić, nie? Do tej kurtki. To bym musiała potem coś wszystkie wymieniać. No jeszcze to będę musiała przyszyć, bo jutro już w tym moim misiu do kościoła nie pójdę, bo bym się uważyła w tym. No i tak jutro, dzisiaj mi było bardzo ciepło, już te słońce tak grzało. To jutro jak pójdziemy, to jakieś coś cienkiego pod ta kurtka, co by się tam nie uważyła w tym kościele, nie? No, tym bardziej, że mnie co chwila gorąco jest, to wiecie jak to jest. Co wam będę dużo gadać. Także dziękuję wam za oglądanie, za ten czas, coście poświęcili na to niedzielny czas. Dziękuję wam za wszystkie łapki, komentarze, te subskrypcje, te suby. No i subujcie dalej, łapkujcie dalej i komentujcie też. Jeżeli ciekawo, jak wam się to podobało, to mi napiszcie. No. To by było na tyle. To bajo bajo i papa, do jutra. Fajnej niedzieli wam życzę.